Bardzo serdecznie dziękuję Państwu już teraz za wszystkie te namysły, które pojawiły się podczas dzisiejszego wieczoru. Nie ukrywam, że zarówno Michael Roberg, jak i teatr są takimi przestrzeniami, które są mi niezwykle bliskie. Będzie coś osobistego w tym momencie. I chciałbym może zadać parę pytań, albo takie ogólne refleksje wprowadzić w tę rozmowę. Pierwsze pytanie będzie może dosyć proste, ale na kanwie tych naszych rozmów pojawiły się różnego rodzaju punkty odnośnie teatru i odnośnie praktyk teatralnych, odnośnie widowni, tego, czy jaka jest pozycja widza w teatrze, jaka jest pozycja w ogóle teatru. To w czym w takim układzie jest ten nasz tytułowy teatr wielokierunkowy? Czym to pojęcie w ogóle może być? Czy takie pojęcie w ogóle może się odnosić do teatru? Jak go można byłoby ewentualnie rozumieć? I czy ono jest zasadne? Jak można byłoby identyfikować ten teatr wielokierunkowy? Mówiliśmy o tych różnych stykach artystycznych, ale czy to jest też tylko przestrzeń sztuki, czy jest to też pewna praktyka? Jakbyście się mogli do tego poodnosić Państwo, byłbym wdzięczny. No mnie to interesuje jako, ja kompletnie nie znam tego teoretyka, o którym tutaj rozmawiamy, więc się cieszę, że mogłem kilka rzeczy usłyszeć o nim. Natomiast myślę, że to rezonuje bardzo mocno z tym, nad czym teraz próbuję pracować, czyli to, co nazywamy właśnie w naszym Muzeum Sztuki Nowoczesnej, w naszej tej bańce nazywamy przestrzenią czy praktyką postartystyczną, czyli że jesteśmy wykształceni jako artyści, ale naszym celem nie jest umieszczenie obrazu w galerii, naszym celem nie jest umieszczenie spektaklu na widowni, chyba że akurat jest, bo to też mi się zdarza, w sensie ja też robię projekty bardzo, bardzo teatralne, tak jak Zemsta nietoperza, czy ostatnio komedia właśnie w Teatrze Powszechnym, Przypadkowa śmierć anarchistki, zapraszam 5 i 6 stycznia. Natomiast w tych rzeczach postartystycznych jakby celem już nie jest spektakl, tylko celem jest co innego. W tym przypadku celem jest 1 000 000 złotych, żeby wziąć, w przypadku Odry, żeby dostać 1 000 000 złotych, które potem można wysłać z powrotem do organizacji ekologicznej, które działają nad Odrą, żeby one mogły te pieniądze użyć do uratowania tych ekosystemów, które jeszcze się da uratować. Więc jakby to jest konkretny już jakby takie przesunięcie w rzeczywistości i to jest celem. I w pewnym sensie praktyka artystyczna, czyli opowiedzenie tej historii, przeanalizowanie na sposób teatralny, potem robienia wydarzeń, żeby ludzie o tym pisali, no są wszystko, służą temu, żeby te 5 czy 10 stworzeń, które da się temu uratować, żeby zostały uratowane. Dla mnie może czymś takim jest, Beuys powiedział taką fajną rzecz, czy on rozdziela swoją działalność edukacyjną i działalność artystyczną i powiedział, że nie, dla mnie to jest to samo. I ja bym się podpisał pod tym zdaniem, ponieważ te seminarium, które ja mam w Warszawie i to, jak ona powstaje, jakie dzieła tam młodych twórczyń i młodych twórców powstają, i one wychodzą daleko poza materię teatralną i niosą inne za sobą konsekwencje niż tylko czysto artystyczne. I dla mnie to jest super. A jakie to są konsekwencje? Wiesz co, to, że nagle po prostu osoby, które nie zajmowały się, osoby studenckie, które nie zajmowały się niektórymi tematami, zaczynają się tymi tematami zajmować. To, że wchodzą w różne akcje, którymi wcześniej były im one w obce. To, że eksperymentują z formą i rozszerzają teatr na inne działania niż tylko w artystyczne, na przykład.
It's a hard, recently. So basically, my kind of main art project began when I moved to Poland from Canada. And I feel a little bit like almost everything that I do is connected to the same practice, whether it's whether it's the festival that I run with Magda, or the festival that's become an organization that's become a space where art and activism meet, where memory and the contemporary meet. It's education, and it's art, and they're working really, really closely together. And I feel a little bit like all of the work that I do, whether it's performance art projects or my I have a YouTube and a TikTok page, or it's my plays that are running, or the I really feel like they're all just sort of streams that are connected to one overarching investigation for me. And so, yeah, just to kind of like echo what Łukasz was saying, or Łukasz was quoting, that I feel like everything is absolutely everything is interconnected for me. And there might actually come a time where I feel like I no longer even want to be in Poland anymore, because the project of being here as a Jew with my particular history is no longer kind of relevant to my practice. But it felt like I needed to be here in order to actually make this project to make any sense. But I think that it'll take me several lifetimes before I've solved the Polish Jewish problem. Finally, and you finally solve it. When I finally know that Magda's got her hand up. Well, I didn't expect to hear this, so I'm a bit stunned now. But I was going to just ask from a different angle a little bit. I'm very grateful for, frankly, a lot of the challenges that you all shared. Here in the day-to-day work of successful theater makers, and the crisis you alluded to, I think is a very big issue. So I guess from my point of view, as both an audience member but also cultural producer, how can we help? Like, how can we amplify those voices, and what are the things that we could be doing better to also get out of our boxes a little bit and get out of the I don't know, beaten paths of how culture is presented and produced and invited and commissioned, and how things are named, or the kind of audiences we bring. Like, is there, because I felt that this conversation shifted from like what is multidirectional theater to how we can make the world a bit better, at times at least. And I'm very interested in that conversation. And so I don't know. Do you have thoughts on And how can we help? Yeah, I'll just share my reflection that I've had for several days now after I participated in another discussion about dramaturgy at the theater school in Krakow, which is that I think that we've spent a lot of time making theater smarter and more kind of sounding, fancier intellectually, and we've spent less time making it better in the sense of a more enjoyable experience for the audience. So that's kind of where I am now, is that I think the art does, like what Łukasz just said, is very inspiring. And I think, like, I in agreeing with Łukasz about how it's wonderful that people are opening up, thanks to his class, to other areas of knowledge, in agreeing with him, I also totally disagree with him, because isn't that exactly what artistic goals are? W sensie mówiłeś, że to nie jest, że to są pozaartystyczne cele, no ale to właśnie chyba sztuka, to są właśnie chyba artystyczne cele, w sensie, że ludzie się otwierają na nowe doświadczenia, zajmują się nowymi rzeczami. To jest chyba właśnie, co sztuka może zrobić, i tylko sztuka może to zrobić. W sensie nic innego tego nie zrobi, i to jest zajebiste, że sztuka to robi.
Natomiast myślę, że właśnie, że im bardziej można tą sztukę i wydaje mi się, że sztuka to robi trochę nawet poza naszymi intencjami, w sensie, że nawet mniej mądra sztuka to robi. I wydaje mi się, że o ile można jakby teraz popracować na tym, żeby duża ilość ludzi uczestniczyła na własnych warunkach, i nie jest to tylko problem finansowy, bo ludzie wydają dużo pieniędzy na sztukę, tylko że właśnie chodzą w Opolu na objazdową farsę i wydają 250 zł za bilet i to jest ich budżet roczny na sztukę, ale to się jakby to się dzieje, to nie jest kwestia dostępności finansowej, natomiast jest to kwestia dostępności doświadczeniowej. I wydaje mi się, że im lepsze można robić dzieła w sensie dostępności doświadczeniowej, tym lepiej dla demokracji. Tak mi się wydaje.